tej strony Creeper Tube Game i dzisiaj, jak widzicie po miniaturce i po nazwie filmu, pokażę wam moje customowe stroje do moich figurek WW. Nie są wszystkie takie ładne, ale jedna jest bardzo ładna, więc możecie powiedzieć, który wam się najbardziej podobał lub kilka. Zaczniemy może sobie od Drakuli. To trochę do Waltera pasuje, czyli strój do Dina Ambrosa. Tutaj proszę zobaczyć, mam zegarek. Nie wiem, czy widzieliście. Tutaj proszę bardzo, tak to wygląda. Jeszcze chcę mu nakleić logo. Zobaczycie właśnie czego. Teraz nie. Trzymam to. Trzymam telefon zszywaczem. Więc jeszcze nie mam z tytułu gotowego. Ale to mi się to bardzo jest ładne. Taka Dracula. Ostatnie zostawię na koniec, żeby nie było. Tak to wygląda i super. Kolejną mam, trochę mi nie wyszła, ale mam nadzieję, że wam się jakoś spodoba. To jest dla Real Mysterio trochę, tak by nie wyszło, tutaj muszę jeszcze zrobić takie coś. I chyba w sumie byłoby ładne chyba dla niego, dla Real Mysterio. No, chyba. Ja to nagrywam przed Creeper vs. WWE Superstars 6-3, czyli jestem już po nagrywkach tego, ale przed wstawieniem tego, więc będziecie widzieć po. Tutaj mamy AJ Stylesa w takiej koszuli, stroju. Tutaj jeszcze muszę tak trochę wyciąć i tutaj nakleić logo i będzie perfekcyjne. Jak myślicie, czy będzie perfekcyjne? Bałem się, że tak. Mam jeszcze tych figurek tutaj 4. Dobra, teraz zrobię taką nieudaną trochę. To trochę przypomina do The Vipera, Randy'ego Ortona. Trochę mi tutaj nie wyszło, ale chcę jakoś to zrobić ładnie. I zrobiłem takie, żeby mu zakryć włosy. No chyba ładne, co? Chyba. Jak mówiłem, będziecie mieli to już po Creeper vs. WWE Superstars 3, gdzie zawalczyłem z Bapatunde o pas Golden YouTube Championship. Kolejna to jest trochę też nieudana, ale też ładna. Kevina Owensa. Tak to tutaj wygląda. Tutaj się dziwię, że czemu nie ma loga, a nagle patrzę, że on ma też strój. Czekaj, czy on ma tam na dole strój? Czekaj. Nie, nie ma. Co mi się pomyliło? A, to tutaj. I no tak, no ładne, ale no ładniejsze jest jedno. Naprawdę ładne, więc napiszcie w komentarzu, które wam się najbardziej podoba. Jak nie napiszecie, to będę smutny. Dalej mamy taką pijaną Drakulę, można powiedzieć. Tu przez tą górę tutaj. To może kiedyś się przyjdzie do jakiegoś healu, Jeff Hardy będzie miał heal turn, to kiedyś może to się przyda. No, tak to tutaj wygląda. Mam nadzieję, że się wam spodoba. Tak to wygląda tutaj z tyłu. Tutaj dziurawe, bo pijany. Tak to tutaj wygląda. Tutaj jeszcze przetnę, żeby było ładne. I ostatnio, chyba najładniejsze, to jest podobne do pana Waltera. A jest nim Seth Rollins. To trochę przypomina mi Waltera, tutaj jego strój. Tylko, że on miał tutaj... A nie, sorry. Oni mieli chyba takie coś długie. I takie długie stroje. Tak to wygląda tutaj, taka trochę Dracula. Z tyłu musicie zobaczyć, co to będzie. Czekajcie, spróbuję wam zakryć, jak mi się oczywiście uda. Tak. Uwaga, 3. Wiem, że może widzieliście, ale 3, 2, 1, BOOM! Moje własne logo RSN. No ładnie wygląda, tak sobie idzie i nagle widzi moje logo RSN. Ojoj, sorry, przewróciłem Seth Rollinsa. No ładne jest dla mnie, ładne bardzo. No więc dziękuję wam za oglądanie i widzimy się w końcikach na moim kanale. Zostawcie suba i łapkę w górę, bo tylko 50% ludzi mnie obserwuje, a chcę wbić kontro tysiaczka. No więc trzymajcie się i cześć, a i pamiętajcie o Discordzie, o Instagramie i o donajcie, żeby mi chociaż coś wysłać. No więc trzymajcie się i cześć.